Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj zaczniemy od opisu imprez, na którym skończyłam poprzednią część, ponieważ jak Wam mówiłam, przez Dom Dygatów bardzo często przewijało się wiele osób ze środowiska artystycznego. A goście bywali tam znamienici: Gustaw Holubek, Kazimierz Kuc czy Daniel Olbrychski, a także Tadeusz Konwicki. To osoby, które często tam podobno przebywały. No i tutaj pojawia się też prawdziwa kontrowersja. No i to jest taki dowód na mocny charakter Kaliny. I to, że uwierzyła ona, że jest taką naprawdę gwiazdą z pierwszego zdarzenia, ponieważ osoby, które przebywały na tych różnego rodzaju imprezkach, wspominały, że zdarzało się gospodyni często występować w półprzezroczystych halkach, leżeć sobie finezyjnie na łóżku, a czasem zdarzało się również, że odpuszczała sobie jakiekolwiek ciuchy i po prostu nago pomykała sobie między gośćmi po mieszkaniu. No i tak, tu się koło zamyka, bo mimo, a właściwie może przez ten misternie wymyślony wizerunek, opracowany, no i trochę zgapiony zza oceanu, Kalina nie dostawała zbyt wielu propozycji. Ten wizerunek seksbomby utwierdzały również jej występy w kabarecie starszych panów, bo tam Kalina często po prostu leżała właśnie, podobnie jak w swoim mieszkaniu, w seksownych pozach, śpiewając bardzo seksowne piosenki, no i często miała wydekoltowane, jak na tamte czasy, do granic przyzwoitości sukienki. No i jak to często bywa w przypadku kontrowersyjnych osób, dzisiaj mam wrażenie, że w polskim showbiznesie jest dokładnie tak samo. Zresztą chyba nawet na świecie można tak powiedzieć, że z jednej strony te kontrowersyjne osoby tak strasznie nas przyciągają, interesujemy się ich życiem i ta popularność ich nie słabnie, a z drugiej strony właściwie trudno nam się przyznać, że nas to kręci, więc hejtujemy na potęgę. Podobnie było w przypadku Kaliny, bo bardzo dużo osób przyznawało się do tego, że jej nie lubi. I o ile kobiety często faktycznie jej nie znosiły, trochę z zazdrości, trochę też z obawy o swoich mężów często żądano, żeby nie pokazywać jej w telewizji, bo po prostu gorszy to facetów. No super, nie dość, że pilnowanie męża, to jeszcze nawet tego, co ogląda w telewizji. Ale panowie nie pozostawali jej dłużni. Często o niej marzyli, ale bardzo często również się do tego nie przyznawali. Trochę z powodu żon i tego, żeby mieć z nimi święty spokój, hejtowali ją, a trochę też właśnie z powodu tego, że była tak totalnie niedostępna. Kalinie w ogóle to nie przeszkadzało i można nawet powiedzieć, że igrała sobie z opinią publiczną, słysząc te wszystkie komentarze, bo kiedyś wystąpiła właśnie w kabarecie starszych panów, zapięta pod szyję w długiej sukni i wszystkim wydawało się, że być może coś do niej dotarło, ale kiedy tylko się odwróciła w pewnym momencie, widzom ukazały się jej piękne plecy, które kończyły się zaraz nad pupą, więc wtedy tak naprawdę można powiedzieć, że no zgorszenie nie sięgnęło zenitu i Kaliny nie znosiły już żony rybaków, jak i nawet najwyżej w państwie ustawione pierwsze damy, można powiedzieć, ponieważ no, żona sekretarza Gomułki nienawidziła jej, żądała usunięcia jej z telewizji i ponoć sam Gomułka, jak już tyle razy to słyszał i ta żona mu klekotała nad głową, że ta Kalina i ta Kalina, to też już się podobno wkurzał, no ale tutaj miarka się przebrała, kiedy ona z tym swoim wielkim biustem, ściśniętym seksownie, w bardzo kusej sukience, wystąpiła również z diamentowym krzyżem właśnie na tym biuście leżącym. Ponoć wtedy Gomułka tak się wpienił, że rzucił popielniczką w telewizor. No i mimo, że nie było wtedy internetu, pudla i tak dalej, to i tak informacje na temat zachowania gwiazd roznosiły się bardzo szybko, a Kalina nie dokładała sobie wielbicielek faktem, że kiedy wszystkie spracowane Polki stały rano po chleb dla swoich husbandów i dzieci, to Kalina przybywała rozpromieniona, prosiła o szampana, no i często omijała kolejkę. Mimo to, tak jak Wam mówiłam, ten medal miał dwie strony i paradoksalnie fanów również jej nie brakowało, czego dowodem jest nagroda z 1962 roku, czyli nagroda Złotej Maski Ekspresu Wieczornego. I chociaż Kalina nie grała głównych ról, tak jak Wam powiedziałam, niestety z powodu jej charakterystycznego wizerunku często ją omijała,
zagrały, to jednak nie da się ukryć, że jest jedną z najlepiej zapamiętanych aktorek XX wieku. Wydaje mi się, że to również dlatego, że miała niesamowity temperament, no i charakterek. Poi il dolor masila tienimi prego di non lasciarmi. Szokował też oczywiście styl życia tej pary. Dzisiaj pewnie wiele osób by się na ten temat rozpisywało, natomiast wtedy często pomijano ten temat, no bo po prostu gorszyło to opinię publiczną. Ale co? Dokładnie to, że para, mimo że pozostała ze sobą do śmierci, to nie była sobie wierna. Ale wszystko odbywało się za przyzwoleniem. Żyli w tak zwanym otwartym związku, co przyznacie, że nawet dzisiaj jest kontrowersyjne, ale w PRL-u to już w ogóle hardcore. Dygat wiedział, że jego żona jest bardzo temperamentną osobą, od początku sobie zdawał z tego sprawę. No i też kiedy nie był już w stanie sprostać jej wymaganiom, ponoć nie miał nic przeciwko, żeby aktorka szukała tego zaspokojenia gdzie indziej. No ale wiele osób szokowało również to, że po prostu przyprowadzała kochanków do domu. Często w momencie, gdy jej mąż spał sobie w drugim pokoju. Ponoć totalnie mu to nie przeszkadzało. Córka Dygata, Magda, w swojej książce pisze, że aktorka tak naprawdę kupowała przeróżne smakołyki dla swoich kochanków, na które jej ojciec mógł tylko popatrzeć. Padło takie również zdanie, że kiedy się zakochiwała, rozpieszczała ich do granic możliwości, aż ci z przerażeniem uciekali. Jednak, jak wam później wyjaśnię, myślę, że słowa Magdy mogą tutaj jednak być nacechowane negatywnie, ponieważ no, nie ma ona najlepszych wspomnień z dzieciństwa właśnie przez aktorkę. Jędrusik bowiem nienawidziła Magdy. Nawet sam Dygat to przyznał później po latach, ponieważ aktorka była bardzo zazdrosna o swojego męża i rywalizowała z jego córką. Często sprawiała dużo przykrości dorastającej dziewczynie, co myślę, że było dla Magdy naprawdę wielką traumą. Ponoć Kalina nie cackała się, nazywała ją niedorozwiniętą z tego powodu, że dziewczyna nie chciała przeklinać jak ona. Dodatkowo nawet ponoć była historia, w której Kalina miała spoliczkować dziewczynę, a później błagać ją, by nie powiedziała ojcu o tej sytuacji. Bardzo dziwna jest ta zazdrość o córkę, mimo że przecież aktorka do romansów swojego męża, o których wiedziała i na które się zgadzała, nie przywiązywała zbyt dużej wagi. Wygląda więc na to, że po prostu para traktowała te romanse tak typowo fizycznie. Natomiast tutaj właśnie to uczucie aktora do córki sprawiło, że była bardzo zazdrosna. Być może również z powodu, że Kalina sama nie chciała, a niektóre źródła mówią również, że nie mogła mieć dzieci. Ponoć raz była w ciąży, ale niestety nie udało jej się jej donosić, a dodatkowo później już nie mogła mieć dzieci. Ale wiele osób mówiło, że może był to też ich wybór, a może dobrze się stało, ponieważ do ich stylu życia i właśnie do tego mieszkania, w którym ciągle bywali różnego rodzaju goście, nie pasowało maleństwo. Ale naprawdę dużo osób zastanawiało się, jak możliwa jest ta zazdrość, bo ponoć Jędrusik była tak totalnie wyluzowana w temacie tej zazdrości damsko-męskiej, że kiedy jej mąż wracał z randek, domagała się dokładnych relacji z opisem tego, co robili, gdzie i kiedy. Co na to wszystko mówił jej mąż? No, mąż idealny, można powiedzieć, bo po prostu powiedział, że gdyby jego żona pracowała na poczcie i przyklejała znaczki, to może nie potrzebowałaby takich wrażeń. Ale jego żona jest aktorką i artystką i po prostu musi cały czas w swoim życiu mieć taką adrenalinę i prosił również, że to jest ich sprawa i żeby dać spokój jego małżeństwu. Kalina jest wielką aktorką i potrzebne są jej niezwykłe, cudowne momenty. Ona kocha cudowne przeżywanie i proszę się nie wtrącać do naszego małżeństwa. Okres tych imprez i nieskrępowanych romansów zakończył się w 1978 roku chorobą Stanisława. Kiedy pisarz dostał zawału, Kalina była właśnie w tournée. Wiele osób, oczywiście z Magdą na czele, miały jej to za złe i być może aktorkę również dręczyły wyrzuty sumienia. Przeszła wielką metamorfozę. Aktorka przyjęła chrzest, stała się bardzo wierząca. Niektórzy mówili, że aż do przesady.
a ze swoimi znajomymi cały czas organizowała przyjęcia, na których podawała ulubione potrawy męża. No i cały czas, tak naprawdę cały ten wieczór opierał się na tym, że wspominano Stanisława. Czas nie był dla niej jednak łaskawy, a być może sama Kalina po śmierci męża czuła się bardzo samotna, dlatego żeby poprawić sobie humor, po prostu jadła różne słodkości. No i o tej talii osy, którą oglądaliśmy wcześniej, mogliśmy niestety zapomnieć, choć aktorka starała się walczyć, jeżdżąc na różne tournée odchudzające. Ponoć po długich biegach zawsze skręcała jednak do cukierni. Ja to rozumiem. Ponoć pisarz nawet powiedział córce, która mimo że była młodą dziewczyną, starała się dojść do porozumienia z macochą, że nie ma po prostu szans na ich porozumienie, ponieważ jak sam powiedział, Kalina cię nienawidzi i zawsze cię nienawidziła i musisz to po prostu zrozumieć. Bardzo myślę, że bolesne dla Magdy było również to, że po prostu w pewnym momencie aktor stwierdził, że kobiety nie dogadają się, no i wybrał Kalinę, wybrał żonę. Nie chciał utrzymywać relacji ze swoją córką, mimo że ta szukała kontaktu z ojcem. Powiedział jej, że jest już dorosła, bo miała naście lat. No i musi zrozumieć, że małżeństwo jest ważne, no i że Stanisław ma już swoje nowe życie. Totalnie nie dziwię się Magdzie, że czuła się wykorzystana i była tak naprawdę największą ofiarą tej sytuacji. Kalina całą miłość, jaką żywiła do swojego męża, przelała później na koty. I tutaj przypomina mi się taka scena, oczywiście z Kogla Mogla, kiedy babcia daje pusi cielęcinkę za dnią. Tutaj było bardzo podobnie. Wtedy, kiedy mięso było towarem deficytowym i trzeba było stać w długich kolejkach, żeby dostać cokolwiek, najlepsze kąski Kalina oddawała swoim kociakom. Niestety, paradoksalnie ta miłość była toksyczna, można tak powiedzieć, ponieważ właśnie ta miłość do kociaków sprawiła, że aktorka odeszła z tego świata dużo szybciej. Czuła się samotna po prostu, dlatego tych kotów naprawdę z roku na rok przybywało i byli tak ostatecznie jedynymi towarzyszami jej życia. Mimo że wcześniej za młodu uwielbiana, kobieta, która miała zawsze pełne mieszkanie gości, odchodziła tak naprawdę w samotności. Okazało się bowiem, że niestety ma alergię na kocią sierść, ale ona nie potrafiła wyzbyć się swoich towarzyszy, nie potrafiła porzucić tej miłości i mimo że bardzo często lekarze jej tłumaczyli, że to zakończy się dla niej źle, a napady astmy bywały coraz straszniejsze, aktorka była nieugięta. I niestety pewnego dnia, tak jak ostrzegali ją lekarze, zmarła z powodu ataku astmy wywołanego przez kocią sierść. Na jej pogrzebie Andrzej Łapicki zacytował jedną z piosenek, którą napisał dla niej Jeremi Przybora, a ona wykonywała ją w kabarecie starszych panów. Nie, nie, nie budźcie mnie, śni mi się tak ciekawie, jest piękniej w moim śnie niż tu na waszej jawie. I tym sposobem dobrnęliśmy do końca. Dajcie znać łapkami w górę, no i komentarzami, czy ta historia była ciekawa. Czekam na Wasze propozycje, o czym powinnam zrobić kolejny odcinek. I dziękuję Wam za uwagę. Do samego końca. Buziaki. Pa, pa.